Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, proszę Państwa, rozpoczynamy FUT Champions dla odmiany. Teraz mieli tydzień showdownów, czyli codziennie będzie nowy showdown, teraz na przykład jest Akanji oraz Bobby Clark. No nie będę ukrywał, jakoś mnie to specjalnie nie jara, ponieważ, no nie oszukujmy się, większość tych kart, no nie będzie nas interesować prawdopodobnie, chociaż mogę się mylić, zobaczymy. No nie wiem, może to będzie jakiś event, który nas zaskoczy pozytywnie. Miejmy taką nadzieję, bo aktualnie jeszcze powiedzieć tydzień taki dosyć ciutkie nudniejszy chyba pod kątem contentu. Ale zrobimy sobie nową kartę do składu, otworzę pewnie jeszcze jakieś parki z BC i oczywiście zagramy sobie w Champions, zobaczymy jak się dzisiaj będzie śmigało, jaki będzie gameplay. Także co, zostawcie beczkę w górę, subskrybujcie kanał. Co dzień, to jest David. Bawcie się dobrze! Szanowni Państwo, chciałem się pochwalić tym, co wysłał mi mój partner tego kanału, czyli oczywiście Logitech. Otóż dostałem od nich taką piękną konsolę. Nie wiem, czy widzicie, bo światło zasłania. O, teraz widzicie. No jak już dostałem, no to coś o niej nie opowiem, nie? Krótko mówiąc, jest to przenośna konsola do grania w chmurze. Nazywa się Logitech G-Cloud. Rozumiecie? Cloud, granie w chmurze, to jest całkiem mądre. No i właśnie dzięki tej funkcji chmury można korzystać z nieograniczonej liczby gier w nieograniczonej liczby miejsc. Konsola jest bardzo lekka i starczy na 12 godzin grania. Dostęp do gier macie przy użyciu Xbox Cloud Gaming oraz Nvidia GeForce Now, które jest kupowane oddzielnie. No i tak samo jak na telefon można pobierać gierki przez Google Playa. 7-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 1920x1080 umożliwia granie z jakością do 1080p, 60 klasek na sekundę, tam gdzie masz Wi-Fi. Możesz grać. Elementy sterujące są bardzo podobne do tych z padów. Teraz tak właśnie zauważyłem, to jest połączenie pada od Xboxa i od PlayStation. R2, L2, R1, L1 i macie X, Y, B, A. Dopiero teraz to zauważyłem. A jakby co, to się skaleczyłem w paluszek. Pociąłem sobie paluszek, więc możecie napisać w komentarzu. Jesteś bardzo dzielny. Gratuluję. Dobra, generalnie pokażę wam, jak wygląda otwieranie paczek na tej konsoli. Będzie to wyglądało głupio, ponieważ nie mam statywu do telefonu i muszę tak trzymać go w taki sposób, więc bear with me, okej? Okay? Czy będzie niebiesko? Czy będzie? Nie będzie niebiesko. Kimiś? Może jakiś Bobby? Bobby Firmino? Okej. A może jakiś Fantazy? Ale informy są spoko, bo informy są bardzo potrzebne. No i dla mnie osobiście najciekawsza rzecz, czyli połączenie Steama razem z tą konsolą. No i pyk! Trochę uwalony jest tutaj. Przepraszam. Widzicie, możemy sobie prowadzić myszką oczywiście. Możemy też to robić na kompie. Proszę bardzo. Among Us. No i myślę, że samo oglądanie YouTube'a również jest o wiele ciekawsze, ponieważ ekran jest o wiele większy niż ten od telefonu. Także ja osobiście generalnie uważam, że jest to najlepsza opcja. Jak gdzieś jedziecie, jesteście w podróży, w pociągu, w samolocie, jak nie macie co robić, ale macie taką piękną konsolę i uważam, że jest po prostu lepiej. Także oczywiście wszelkie linki macie w opisie. Dziękuję ślicznie Logitech za tę piękną konsolę. No i co, lecimy dalej. I moi mili Państwo, możemy przejść do skończenia Paulo Dybali. Wyszedł Paulo Dybala wersji Player of the Month. Po cichu liczyłem, że Duszan zdobędzie dwa potmy z rzędu, no ale no Dybala zasłużył. Bodajże 5 bramek w 3 meczach, także naprawdę forma jest, trzeba przyznać. 4-4, bardzo przyjemne statystyki. Playstyle do tego drygu. Fineski. A Fineski to jest coś, co mi się wydaje, że może się przydać w tym składzie, bo nie mam nikogo, co ma Fineski w składzie, więc zobaczymy, czy to będzie przydatne, czy nie. Tak czy inaczej, kolejny Player of the Month z Ligi Włoskiej został skończony. Jest to właśnie Paulo Dybala. Także proszę Państwa, liczę, że będzie się grał po prostu przyjemnie. Prawdopodobnie zastąpi on Mieham pewnie sobie odpocznie na to był Champions, a Paulo Dybala wlatuje do składu. Więc będzie teścik robiony. Widziałem, że paru z Was chciało, żebym zrobił teścik. Robimy teścik i możemy sobie też od razu zrobić w sumie też pika z wyróżnieniem Team of the Year, bo czemu nie? Jeśli chodzi generalnie o paczki, to teraz mamy do trafienia karty, które kiedyś były i znowu można je trafić. Więc mamy po raz kolejny sierpień w marcu, co jest raczej złą wiadomością. No ale już jesteśmy raczej przyzwyczajeni, wydaje mi się, że raczej nikogo to już nie dziwi, także no, trzeba jakoś będzie przeżyć te pół roku z tą grą i liczyć, że albo będzie lepiej za pół roku, w co wątpię, albo liczyć na to, że jakaś konkurencja się wreszcie weźmie za grę piłkarską i będzie coś nowego, bo nie będę ukrywał, jest lekka depresja, jeśli chodzi o tę grę. Paczka z piłkarzem 85+, może jakiś zawodnik specjalny, niestety nie, Anglia, to będzie POS, nie no, Stones. Matko boska. No to moi mili Państwo, pik gotowy. Jeden z 3 albo 4, nie pamiętam, specjalnych kart zimowych versus oraz Toty. Oczywiście wyróżnionych, żeby nie było. Także lecimy. Czy w środku będzie jakiś zawodnik, który zmieni oblicze tego składu? Prawdopodobnie nie, ale musimy się upewnić i będzie wow. Jest oczywiście Rabiocik, jest Sanchez, którego ostatnio wziąłem. No weźmiemy, nie no, Richarlisona. Nie chcę mi się tych duplikatów kolekcjonować. Dobra, generalnie się w sklepie jest taka śmieszna paczka. Paczka, która zawiera każdą kartę eventową. Torba Bisu w pierwszej połowie. Zawiera jedną kartę piłkarską Bisu z dowolnej kampanii dostępnej przed serią szaleństwa, czyli od 29 września do 7 marca. Czyli zawiera ona również kartę Team of the Year. Jak widzicie sami, tych procentów jest 4 miliony, ale Juna roku mniej niż 1%. Ale jest. Zobaczmy. Jeśli oczywiście otwieraliście taką paczkę, dajcie mi znać, co wam siadło. Czy może ktoś z was trafił Toty? Pewnie nie, ale zobaczmy. 200 FC pońców i to będzie Centurion jakiś. O rany, kto to jest? Co to jest? Centurion Vargas 84.
3, matko boska. O, paczka z expem. Panie, będzie karty specjalnej. Kimiś, Oberdorf, Kimiś, podwójny walkout, nie będzie podwójny, chociaż ten Kimiś niech będzie 89 chyba, 88, może być, zbieramy fodery, więc elegancko, 1000 expa oczywiście zapraszam, tak jest, postępy w sezonach, mamy tutaj paczkę 4 piłkarzy, 4+, więc elegancko, no i co, no w tym składzie oczywiście jak mówiłem, Mia Hamm pójdzie na ławkę, wyrzucimy Kimisia, tutaj wejdzie Mia Hamm, w miejsce Mia Hamm wleci właśnie Paulito Dybala, damy oczywiście mu coś do tempa, no bo jednak 8-8 tempa, trochę mu brakuje, więc dałem oczywiście myśliwego. I moi drodzy, musi on być z prawej strony. Kurz, zaraz jest taki konflikt, trochę jest konflikt interesów, mi się wydaje. Chociaż nie, Kieza jest z tej strony, to jest git. Nie, wszystko się zgadza, wszystko jest git. Dobra, nieważne, mam jakieś omamy. Kieza sobie będzie strzelał fałszyki, Dybala będzie strzelał fineski z lewej nogi. Chłopie, wszystko jest pięknie uzupełnione. Nice, no jestem ciekaw, jak będzie ten Dybala grał, bo naprawdę bardzo przyjemne statystyki. Ma jeszcze fałszyki, ma R1, ma bardzo przyjemne playstyle, to jest strasznie, bardzo fajna karta, po prostu. Gramy z Ukraińcem, jak dobrze wiemy, jak się gra z Ukraińcami, to jest bardzo ciężko. Alisson, Toty, Maldini, Renard, o rany. Zola, Eusebio, Szewczenko, no dobra, obrona jest ciutkę lepsza. Paulito, bądź jak w 15-16 roku. To było coś typu, jak ja teraz byłem zakochany w Kiedzie, tak byłem właśnie zakochany w Dybali. Paulito, pokaż, że warto było w ciebie zainwestować te pieniądze, których w ogóle nie inwestowałem, bo miałem fodery. Dobra, Messi, Bobby Charlton, uderzenie, źle to zrobiłem. Kurde, Marquise i Dybala. Ja pierdziele, nie no, zaraz się popłaczę przecież. Marquise, Dybala, Kieza w jednym składzie. Ale by to, zaraz się popłaczę przecież, no, to by tak chodziło. Zola, sam na sam. Fineska niestety musiał to strzelić. Dobra, bo ja tak się rozmarzyłem, kurczę, z tym Kiezą, Markizą i Dybalą, że tracę bramkę. Dobra, Dybala. Fineska. To nie była fineska godna fineski z plusem, zdecydowanie to był. To był taki strzał, jakby on na finezek nie miał w ogóle jako playstylu. Szewczenko. Nie. Brawo, Tibo. Matko, coś za łatwo. On to wchodzi w to pole karne, kurde. Nie ma. Najsik. I leci Fryderyk. Fryderyk Kościelny. Leć. Leć. Ciągle on. Fałszykiem i brameczka. Nice. No to tutaj to było dosyć inteligentne wykorzystanie fałszyka, bo chciałem przez chwilę podać do Bobby'ego Charltona, ale znam. Nie. Po to Kieza ma te fałsze, żeby z nich korzystać, prawda? Także Fryderyk Kościelny z brameczką. No i teraz Dybala musi, kurczę, też coś strzelić chyba, bo po to go zrobiłem. I Dybala. Wypuszczony, zapraszam serdecznie. Paulito, będzie szybszy niż Pastor. Paulo Dybala, prawa, lewa. Kurde, ale czemu miło, że uderza fineskę z lewej nogi? Ona nie jest taka fajna, podkręcona. To mi się bardzo nie podoba. O, Karczowi umie rzucić piłkę. Dżuta. I Kieza z główki. Ajajaj. Ładnie. I Kieza biegnie. Oj, tu będzie sam na sam. To jest Fryderyk Kościelny. Fede! I 2-0. Wróć 2-1. Uderzyłem fałszem, bo jestem inteligentnym człowiekiem, proszę państwa. Trzeba mieć to w głowie, że uderzanie sam na sam fałszykiem to się musi skończyć bramką praktycznie. Jak Kieza ma fałsze, Dybala ma fineski, to trzeba wykorzystywać, proszę państwa. Dobra. Bobby, bo Bobby coś jeszcze dzisiaj nie strzelił. Wejdźmy sobie do środka. Dawaj, Bobby. Dobrze. Cyk. Uderzenie. I 3-1. Ja po prostu wiedziałem, że jak on tę piłkę... Ja po prostu wiedziałem, że Bobby strzeli. Bobby jest tak zajebisty, że on to kończy. No, nie ma innej opcji. Fede? Czy to będzie niesamowite zwieńczenie hat-tricka? Troszkę mocniej, kurczę. Okej, przeszło. Bobby Charlton. Uderzenie. I brameczka. No to jest właśnie Bobby Charlton. On ma piłkę. On już przed oddaniem strzału, on wie, że strzeli bramkę. To jest tak niesamowity zawodnik. Coś pięknego, proszę państwa. 4-1 do pierwszej połowy. 10 strzałów do dwóch. No, niszczymy. Zico, nie ma bramki, brawo Tibo. Na koniec Dybala, spróbujmy. Paulito! O kurde, dobra Paweł, dobra. Jest i Paweł. Spróbujmy fineską. Dybala! To musi być gol. 7-1. Destrukcja, proszę państwa, coś pięknego. A warto wspomnieć, że ten gość prowadził w tym meczu. Bobby, pyk. Bum. I Dybala, o matko. Jak on się bawi, no przecież chłopie la zabawa, no ja nie wiem, ja dostaję tyle miejsca w tym meczu, że to jest przerażające. 8-1 w pierwszym meczu w ogóle, co tu się dzieje? Ja przegrywałem ten mecz 1-0 przecież. 9-1. Zdążymy jeszcze dychę wbić? Generalnie wiem, czemu gość nie wychodzi z meczu, bo on miał w tym składzie tą ewolucję i byłoby głupio tak zmarnować tę ewolucję, więc rozumiem, czemu nie wychodzi. Przynajmniej sobie wybiłem bramki i ma, proszę bardzo, 9-2, koniec meczu. Więc niestety nie starczyło mu czasu, 9-2, Bobby Charlton bramę. I w ogóle to było chyba kilku zawodników, co strzelili 3 bramki co najmniej. Bobby Charlton 4 bramki. Wydaje mi się, że Dybala chyba też miał 3 bramki, zaraz zobaczymy. Dybala, 3 bramki, 2 asysty,
Charlton 4 bramki, 1 asysta, Chiesa 2 bramki, asysta, no panowie zagrali dzisiaj koncert. Dobra, więc moi drodzy, 4 zawodników 84 plus za ten 19 poziom w karnecie. Spójrzmy, czy trafimy jakąś specjalną kartę, która ostatnio wróciła do paczek. Niekoniecznie, Francja, SPD, N'Golo Kanté chociaż. N'Golo Kanté, podwójny łokot, więc to może cieszyć. A razem z N'Golo Kanté przyjdzie Oberdorf. To jest mój strzał, to będzie pani Oberdorf. Nie, Ter Stegen, o proszę bardzo, 88 ratingu, 9 nawet. Okej, także paczka 5 piłkarzy, 84 z SBC. Czy trafimy jakąś specjalną kartę, która wróciła do paczek, mam nadzieję, że tak. O, coś czerwonego, czekaj, Hiszpania, to będzie Olmo, prawda? Nie, Fekir? Nie, Fekir, przecież Fekir jest Francja, co ja gadam. Isco versus Isco 87. Spoko, a jak będzie w środku jeszcze inform, to będę w ogóle przeszczęśliwym człowiekiem. No ale nie będę. Okej, drugi mecz, moi drodzy. Raczej nie sądzę, że powtórzymy to, co robiliśmy w poprzednim meczu, ale spróbujmy. Ederson, Van Dijk, Saliba, Touré, Kimmich, Bessie, Charlton, Eusebio, Tevez. No, Charltona się troszkę obawiam. Chyba najbardziej z całego składu, bo dobrze wiem, do czego jest zdolny, ale spokojnie. My też mamy Bobiego Charltona, przecież chłopie. Ja już mam prawie 500 meczów w nim zagrane chyba. Karczowi, Marquizio, Dybala, Fineska. Broni Ederson, dobra próba. Za każdym razem, kiedy strzelam zajebistą bramkę Bobby, ja się dziwię, że czy ja mogę zrobić to lepiej? To jest fenomen, chłopie. Bobby Charlton nie umie strzelić brzydkiej bramki. Simple as that. Po prostu to jest... Wow. A, dobrze, Van Dijk, coś za łatwo wszedł te pole karne. Aj, brawo, Thibaut. Spokojnie. To się robi, kurde, niebezpiecznie. Chill, dobrze. Nieźle. Cholera, proszę się pozbyć piłki. Nie, Bobby, przestań. Okej, coś tu możemy fajnego wykombinować. Nie o to mi chodziło, ale ładna akcja. Jak oni to zagrali w ogóle? Co jest? 2-0, ale jak oni to wszystko... Dziwne to jest, bo gra mi się naprawdę zajebiście, bo i co, gameplay w ogóle mi nie przeszkadza. To jest podejrzane, to się wszystko zaraz popsuje przecież, to nie może być tak dobrze. I Bobby Charlton, Jezus, jakby to siadło. Boże, Bobby, daj spokój już. Dobrze, Van Dijk, nie, to będzie gol. Kurde, za łatwo odpuszczony ten Tevez, niedobrze. Przegiałem, ale coś mnie te powershoty dzisiaj tak przekonują, żeby je uderzać. No nic, moi drodzy, 2-1. Jest taki wynik niepewny, ale coś czuję, że no jesteśmy lepsi w tym meczu, nie? Ja tego meczu nie mogę wypuścić. Powinna w statystykach, no 10-2 w strzałach, no nie możemy tylko dwie bramki po 10 strzałach mieć, no come on. Dobra, Bobby. No dobra, podamy, niech ci będzie. No, spalony? Niemożliwe. Marquizio przy piłce, Chiesa. Fryderyk Kościelny, poprzeczka. Coś tak czułem, że ta piłka tak nie została dobrze uderzona, ale spokojnie. A fałszykiem Fede może? Zablokowany, kurczę no. Dobrze, Chiesa walczył wolnego. Czy ja potrafię wolno uderzać? Kurde, tak nieśrednio chyba, chociaż może. Trzy kreski. Ale dobra, mamy czas. Mamy dzięki temu cenne sekundy. Oczywiście ja pogram inteligentnie, ja się nie będę pozbywał piłki, absolutnie. Minuta doliczona. Chyba to mamy już, proszę Państwa. Chyba już to mamy. Bobby też tu nie będzie przesadzał. I w taki sposób mamy wygraną. Powiem szczerze, że powinniśmy wygrać więcej, to na pewno. W poprzednim meczu wykorzystałem limit bramek, które mogę strzelić, na to wychodzi. Okej, przedostatnia paczka 5x84, już trafiliśmy jedną kartę versus, był to oczywiście Isco. Powiedzmy, że trafimy coś jeszcze, niestety wszystko będzie złote, Polska. Wojtek Szczęsny, czy Wojtek Szczęsny przyniesie mi podwójny walkout? Nie przyniesie podwójnego walkoutu. Chyba, że w środku będzie inform, to będę zadowolony. Będę. Galeno. To moi drodzy, ostatnia paczucha. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Widzimy się chyba jutro. Nie wiem, czy dzisiaj będzie też streamek, bo ostatnio nie będę ukrywał. Różnie bywa z tymi streamami i tak dalej, ale mam nadzieję, że chociaż jakiś fajny content wyjdzie, jakaś paczka z ikoną, pik z ikoną, nie wiem, zobaczymy. 5x84 plus, spójrzmy, czy będzie chociaż ten informing albo coś specjalnego, tylko Isco będzie specjalną kartą. Trencik. Okej, trencik i to jest pojedynczy walkout, a może znowu pojedynczy walkout i w środku inform chociaż, byłoby naprawdę bardzo przyjemnie, ale no nie tym razem. Dziękuję ślicznie za oglądanie, widzimy się jutro, chyba. Jak będzie jakiś słaby content, to nie. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.